Witajcie, z tej strony Łukasz z kanału Kosa TV. W dzisiejszym vlogu rozpoczynam nową serię filmów na temat, jak krowa widzi świat, jak go postrzega, jak odczytywać jej zachowania czy też sygnały, żeby po prostu ułatwiło nam to codzienną obsługę tych krów i potrafiło zrozumieć ich te zachowania, skąd wynikają. Jak wiemy, bydło zostało wyłowione już kilkanaście wieków temu, jednakże zachowania wynikające z ich natury przetrwały do dzisiaj i one warunkują to, w jaki sposób krowa pobiera paszę, spędza wolny czas, czy też unika niebezpieczeństw. W tej serii vlogów właśnie chciałbym to przybliżyć, jak to wygląda, dlaczego to się bierze, a w dzisiejszym vlogu na początek skupię się bezpośrednio z narządem zmysłu takim, jakim jest wzrok, czyli jak dokładnie krowa widzi otaczający ją świat. Teraz zmiana obuwia na wyjściowe i lecimy z tematu. Podstawową różnicą, jeśli chodzi o narząd oka względem człowieka, a krowy, jest lokalizacja. Tak jak widzimy, krowa oczy ma z boku głowy, nie z przodu. I tutaj to głównie warunkuje znaczące różnice w tym, jak my, a jak te meczki widzą świat. Umiejscowienie oka przede wszystkim wpływa na kąt widzenia. Zakres widzenia u krowy wynosi około 300 stopni, czyli tak jakby krowa widzi wszystko, począwszy od tej linii, lecąc do przodu i kończy swój zasięg tutaj na tej linii boku właśnie swojego. Tak jak znamy powiedzenie, że nie podchodźmy do byka od tyłu, i ono jest bardzo prawdziwe, ponieważ wzdłuż tułowia krowa ma martwe pole i nas po prostu nie widzi. Jeżeli nie przekręci głowy w bok, to nas nie zauważy. Także to jest bardzo dosyć istotne i ta właśnie funkcja takiego panoramicznego widzenia wpływa też na kolejną cechę, jaką jest nieumiejętność ocenienia odległości czy głębokości bądź wysokości jakiegoś obiektu. I krowy, obcując w nowym miejscu, nie są w stanie po prostu zaobserwować wysokości progu, jaki mają do pokonania. Z daleka nie są w stanie, one podejdą, to będzie dla nich ściana. Nie są w stanie określić, czy to ma metr wysokości ten próg, czy tak jak tutaj 20 cm. Tak samo wszelkie kanały czy inne zagłębienia, nawet takie posadzki rusztowe w pierwszym okresie, jeżeli krowa nie miała z nimi do czynienia, będą dla nich po prostu dużą przeszkodą, bo nie są pewne, co tam się dzieje pod spodem. Nie są w stanie tego określić, jaka jest głębokość tutaj tych dziur. Kolejną istotną rzeczą, jaką krowa widzi, to jest każdy najdrobniejszy ruch, szmer, na każde machnięcie, bujnięcie jakiegoś sznurka, ścierki, wszystko to sprawia, że krowy się stresują, nie wiedzą, co się dzieje, a to wynika z tego, że krowa jest po prostu ofiarą drapieżników i naturalne jest to, że każdy ruch czegokolwiek wzbudza w niej niepokój, po prostu myśląc, że to jest drapieżnik, który zbliża się do ataku. Tak samo, jeżeli machamy ręką bardzo szybko, to też równoznacznie z tym jest, że krowa nie widzi ruchu ręki, tylko dla niej po prostu to jest skrzydło i tego też się będzie bała. I na to należy zwrócić uwagę, że jeżeli są jakieś miejsca przepędowe, czy krowy przechodzą, żeby nic tam, żadnych ścierek nie wisiało, jakichś łańcuchów, które się poruszają, bo to będzie stresować krowę i budzić w niej niepokój. W odróżnieniu do człowieka, krowa bardzo słabo odróżnia kolory, jeżeli są przedmioty o podobnej tonacji kolorystycznej, jakieś szczegóły, drobiazgi, to po prostu jeżeli będzie się to wszystko, to będzie jej się zlewać w tło. Także jeżeli są jakieś wygrodzenia czy przegrody, warto, żeby one kontrastowały z otoczeniem, bo jeżeli będą się zlewać, wtedy krowy przy po prostu szybkim jakimś przejściu mogą nie zauważyć, bo nie pamiętają, że tutaj jest przeszkoda i mogą po prostu jej nie zauważyć i stąd będą wynikać różne uszkodzenia mechaniczne naszych sztuk. Także jeżeli zamierzamy coś malować, to najlepiej jakieś przeszkody w jaskrawych, odróżniających się, odcinających tonacjach. Wtedy to pozwoli danej sztuce z daleka już rozpoznać przeszkodę i dosyć szybko zadziałać, żeby ją ominąć.
Jest jeszcze jedna ważna różnica pomiędzy wzrokiem krowy a człowieka. Człowiek w ciemności już praktycznie mało co widzi, bądź też musi się przyswoić do tej ciemności, żeby cokolwiek zauważyć. Natomiast krowa radzi sobie lepiej, ale nie aż tyle dobrze, żeby po prostu zamknąć w ciemnym budynku inwentarskim na noc, bez żadnego dodatkowego oświetlenia. I też tak jak u mnie jest jedna lampa o niskim natężeniu, która świeci się w nocy i dzięki temu, jeżeli jest chociaż odrobinę światła, to już krowy swobodnie się poruszają po obiekcie i nie zaburza to ich naturalnego rytmu dnia, czyli dnia nocy. Nie miesza się im dzień z nocą, czyli mają porę, kiedy jest jasno i porę jest ciemno, ale też mogą się swobodnie poruszać i oni tam nam nie zahaczą. Nie będą się miały żadnych kolizji. Mając taką świadomość różnic w postrzeganiu obrazu między człowiekiem a krową, z tego względu, że my jesteśmy drapieżnikami, a krowa jest potencjalną ofiarą i to się po prostu ten system nie zmienił przez wieki, możemy po prostu zaplanować lepiej obiekty inwentarskie, żeby krowy się swobodniej w nich poruszały, bądź też prace przy nim, jakieś przepędy, czy też zabiegi zootechniczne, żeby przebiegały bez zakłóceń, bez zbędnych problemów, tak jak nie ustawiajmy na trasie krów jakichś przeszkód, spróbujmy wyznaczyć trasę, gdzie nie ma jakichś zagłębień, rowów, czegoś takiego, bo to będą po prostu krowy się tego bały, jeżeli tego nie znają, że pierwszy raz przez to przechodzą, bądź też nie przechodzą przez to często i już po prostu zapomniały, nie są tego pewne. A na pewno to ułatwi nam pracę i wyeliminuje niepotrzebne stresy dla nas i dla tego bydła. Wydawałoby się, że nie ma nic na wsi nudniejszego od takiej zwykłej krowy, która po prostu stoi, leży, je, wypróżnia się i dwa razy dziennie ją doimy. No, tak jak w tej serii chcę wam po prostu uświadomić, że krowa to jest bardzo złożony organizm, ma swój charakter, ma swoją osobowość i wszystko co ona robi nie dzieje się z przypadku. Także jeżeli was zaciekawił materiał, to mam nadzieję, że lekko pomożecie mi w kontynuacji tej serii, chociażby zwykłą łapką w górę, czy też zostawieniem jakiejś subskrypcji, komentarza. A jeżeli macie jakieś ciekawe pomysły, też piszcie, chętnie z nich skorzystam w następnych odcinkach, bo pomysłów mam na jakieś 2-3 jeszcze co najmniej odcinki z tej serii. Jeżeli coś dołożycie od siebie, to na pewno pomoże mi w rozwoju tej serii właśnie. Dzisiaj taki krótki odcinek właśnie wprowadzający i nie przedłużając, chciałbym jeszcze na końcu pozdrowić najmłodszego mojego widza, Ale, który kończy dzisiaj roczek. Także pozdrawiam wujek i do usłyszenia w kolejnym vlogu.